I just died in your arms tonight. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kasper, a dziś opowiemy sobie, jakie są wymagania zwierzyny podczas zimy oraz jak myśliwi i leśnicy pomagają zwierzynie podczas właśnie takich mroźnych zim. Zaczynamy. Podczas właśnie takich zim, jak mamy obecnie, jest zwierzynie, jest bardzo ciężko znaleźć właśnie pokarm, który by mogła właśnie zaspokoić, który by mogła zaspokoić swój głód. Tak jak tu widzimy, widać, że tu jakaś zwierzyna, nie wiem, czy chyba jelenie, bo tu widać pełno tropów od jeleni, czy jakaś sarenka chciała sobie właśnie śnieg rozgarniała, żeby wydobyć właśnie jakiś pokarm z tego. Tu widać, że mech jest te śnieg i mech na wierzchu jest, więc tu jakieś kopytkiem są odgarnane, prawdopodobnie to były jelenie, widać ślady, że przechodziły. Apart, day after day. Myśliwi, aby pomóc także zwierzynie, wsypują do paśników różnego rodzaju pokarmy, pasze i takimi właśnie wyróżniamy trzy rodzaje właśnie takich pokarmów właśnie dla zwierzyny leśnej. Jest to pokarm suchy, soczysty i treściwy. I tu właśnie na dole widzicie. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, zwierzyna płowa, czyli są to na przykład jelenie, sarny, łosie lub daniele, zaczynają także pałować drzewa. Pałować drzewa, czyli zgryzać tą wierzchnią warstwę kory, przyczyniając się tego do uszkodzenia drzewek, a nawet do ich całkowitego zamarcia. Po co tą sól pobierają, znaczy po co je zgryzają właśnie, zgryzają tą właśnie tą korę. Zgryzają ją dlatego, ponieważ nie mogą, ponieważ chcą dostarczyć do swojego organizmu sole mineralne. Sole mineralne, czyli te związki inne potrzebne, które akurat w tym okresie byki, na przykład jelenia lub łosia zaczynają na przykład rzucać te rozporoża. Więc potrzebują tych substancji odżywczych, aby te poroże na nowo móc wykształcić. Lecz takie właśnie zgryzanie i spałowanie drzew jest zmorą leśników. Leśnicy, którzy wykładają, tak jak widzicie, to się nazywa, ta cała rzecz, którą tu widzicie, to się nazywa lizawka. Lizawka, dlaczego lizawka? Więc tak, jeśli jest właśnie teraz, chociaż tu nie ma, ale powinna być kostka soli, którą się kładzie na wierzchołku właśnie takiego słupka. I ta kostka soli zaczyna się pomału, tam z czasem zaczyna się rozpuszczać i ta sól zaczyna spływać po tym pinku, po tym słupku. I dlaczego to się nazywa lizawka? Lizawka nazywa się to dlatego, ponieważ zwierzyna podchodzi sobie i zaczyna właśnie tą sól, która jest, spływa się na tym, z tego pinka, zaczyna zlizywać. Zlizywać, tutaj na przykład widać też, że dziki się tu chciały, teraz nie ten, ale chciały się też do niego dobrać, że tutaj nawet jak to wszystko do ziemi wnika, to kopią nawet w ziemi. Tu akurat mówimy, się z bratem śmiejemy, mówimy, że ten, że myśliwi chyba tutaj zapomnieli, tak samo ściągnąć tyle dali, ale ten, jak podobnie jak chyba zapomnieli jak ci, jak drogowcy, śnieg teraz zaczął padać, a ani jedno samochodu od śnieżarki żadnej nie widać na szosach u nas, więc musieli chyba zapomnieć. Chociaż tu trochę siana jest, no ale na takie, co tu są, jednak u nas są, jest trochę tych jeleni, tych zwierzyny, no to trochę marnie, tak jak powiem. No ale cóż, no tak jest. Należy także pamiętać, żeby samemu nie wykładać właśnie zwierzyny leśnej jedzenia, ponieważ najpierw trzeba porozmawiać z leśniczym,
lub na jakimś przedstawicielem właśnie koła łowieckiego, ponieważ złe właśnie wyłożenie jakiegoś jedzenia, właśnie pokarmu dla zwierzyny może spowodować, że zwierzyna może ciężko zachorować, a nawet może to doprowadzić do jej śmierci. Dlatego pamiętajcie, możecie wykładać na przykład ptakom, które właśnie teraz potrzebują właśnie w takim okresie, gdzie im ciężko jest zdobyć zboża i właśnie pokarm, możecie wykładać właśnie w karmniki zboże, możecie jakże wyciągać właśnie i wywieszać słoninkę, jakąś właśnie sikorki se lubią, dopadną i se ładnie zjedzą, będą najedzone i pomożecie im, a lepiej zwierzynie właśnie leźć, chociaż że jak mówię, u nas trochę marnie, ale lepiej samemu nie wykładać, ponieważ może się to stać jeszcze gorzej niż jest, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapkę w górę. I co? I żegnam się z Wami i do zobaczenia już niedługo. Dasz bur. Uh-huh.